Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Void Train. Witam was naprawdę serdecznie, bo długo mnie tu nie było, długo nie było mnie w tym Void Trainie. I powiem wam osobiście, ja tak jak przez mgłę, naprawdę jak przez mgłę pamiętam, że tu mieliśmy nawalankę. I nawet chyba nam się udało to przejść, udało nam się ich pozabijać. Pamiętam również, że zyskaliśmy nową broń. Ja naprawdę, jeżeli chodzi o to, to no, miałem długą przerwę, mega długą przerwę. Czy to nie powinno być rozwalane? Może i nie. Miałem mega długą przerwę od Void Traina, około 2 tygodni to minimum. Z pewnością 2 tygodnie to minimum. Więc musicie dać mi też chwilkę, żebym ja się tutaj zaadoptował, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Pamiętam, że mamy nowego bebzika. I tak, tutaj jest już otwarte, więc myślę, że możemy bez problemu ruszyć. Jak tam nasze przygotowania do kolejnego etapu questu? A raczej do stołu budowczego. Co my tam mamy do zrobienia? Prasa oraz taran. Faza 11. Ciekawe, ciekawe, co tu było odblokowane wcześniej. Węgiel, mały plecak i linka z kotwiczką, czyli no w sumie jakoś tak dużo nie odblokowaliśmy. Bidon z wodą. Bidon z wodą i zgniatareczka. Zgniatareczka jest tutaj. Co ona daje? Okej. Duże znaczenie wymienione wodą techniczną. Mierzenie węgla. Zgniata blok węgla na małe kawałki. Bryłka węgla. Tylko tak, pytanie, czy bryłki węgla da się normalnie stosować w naszym piecu hutniczym? Zmień. Bryłka węgla. Brykiet węgla. Ciekawe. A, i to jest węgiel i tu są bryłki węgla. I ma to to samo, jakby nie patrzeć. Ej, ej, ej. Dobra, spustki musimy sobie wykminić jeszcze. Matko boska, ile to jest rzecz? Ile to jest rzecz? Musimy sobie substancję to ogarnąć. I zrobimy właśnie sobie z tego... Myślę, że... Węgiel. Dodajmy sobie może trochę tłuszczu. Mocne drewno, skąd my to mamy? A, nie mamy tego, dobra. Zrób przynajmniej jedno. No nie mamy drewna. Mamy problem z drewnem. O Jezu. Dobra, musicie mi dać chwilę, żebym ja sobie przypomniał, jak w ogóle ta gra działała. Jak ta gra w ogóle działała. Dobra, mam to. Mam to. Ale widzę, że ogólnie w tej grze się dużo nie zmieniło. Co to jest? Co to? Co? Podnieś. Wow. Nie wiem, bryłka lodu? Bryłka lodu. Oż ty w dupkę węża. Czy ja mogę to wziąć i do rozdrabniarki na przykład włożyć? Mogę! Kapuje mi ten węgiel, nic nie da. I 3 lodu z jednej bryłki leci. Gdzie to jest? Jedynka, 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 jedynka! A tu był lód tylko. Był tylko lód. Ale widzę, że nowe surowce nam zaczynają wchodzić. Substancja. Kolejny lód. Złomu. Bardziej drewno oczekuję. My sobie tego nie rozrobimy, niestety. Czyli ten węgiel, który sobie tam robiłem, to mogę sobie wsadzić, nie powiem gdzie. Nie powiem gdzie. Dobra, ale... Ale. Lecimy sobie tutaj powolutku. Lecimy sobie powolutku. Myślę, że możemy zrobić ten stół badawczy kolejny. Czy prasę tym razem. Blokuje brykiet węgla i taran. A więc tak. Potrzebujemy tłoka, 2 zębatek i 1... To jest zbrojownia. To jest tu, tu. Komponenty. 1 łożyska.
Ojej, a my nie mamy w ogóle... Ja wziąłem. No wziąłem jakieś rzeczy, nie wiem jakie. Potrzebujemy dużo tego. Jakie mam tutaj rzeczy? O, tu złożysz tabeczki, dobra. To trochę tego jest. Łożysko jedno jest, to dobrze wiedzieć. Mieliśmy w sumie nawet tylko jedno, tak? Zębatka. Ile tam było potrzeba tych łożysk? To było tu. Jedno łożysko, dwie zębatki. Jeden tłok. Wiem już, co się za robotę. Ty nie weźmiesz za robotę. To jeszcze jedna zębatka. To mało paliwa. A dodajemy całe to drewno. Nie będę żałował, nie będę żałował centem. To na razie możemy odłożyć skóra. W ogóle coś nas nic nie atakuje, dziwne. I trochę martwiące. I trochę martwiące. 22%. Motyw był pod B czy pod N? Pod N. Pod N. Węgiel. Żółka węgla, stwórz. Dobra, dwie zębatki są. Co tam jeszcze było potrzebne? Co tu jeszcze było potrzebne? Tłok jeden. Ale do tłoka to jeszcze był smar potrzebny, z tego co pamiętam. No właśnie. To nawet bez przypominania gry sobie zapamiętałem akurat. Dobra. Tłok. Już lecimy z tym. Zbieraj trochę słomku. Te drewna. Mówię, mam nadzieję, że potem będziemy mieć jakieś automatyczne zbieranie tych surowców, bo to już teraz jest męczące, a co dopiero jak mamy bardziej złożone rzeczy do zrobienia, to już w ogóle jest dramat. Okej. Ten bidon z wodą, lód. Niestabilna substancja jest potrzebna. Zróbmy sobie to, zobaczmy jak to działa. Niestabilna substancja jedna. Oddziel na jeden. Ja wam powiem szczerze, że ostatnio jakoś te gry, które ogrywamy, jakoś mnie tak nie porywają zbytnio. Może nie to, że je ogrywam na siłę, ale no już dawno nie miałem tak, że siadałem do tych gier i tak z czystą przyjemnością, wiecie, zagłębiałem się, że tam po kilku odcinków nawet zaczęło mi się nagrywać. Naprawdę już nie pamiętam, kiedy tak było. Mam nadzieję, że troszeczkę teraz właśnie tym Void Trainem, którego troszeczkę olałem, osobiście mówiąc, mam nadzieję, że troszeczkę to właśnie podgonimy i że wpadnę znów w ten ciąg growy. Bo czasu mam teraz więcej, ale mówię, jakoś tak ochoty na nagrywanie coraz mniej. Ochoty na nagrywanie coraz mniej. Chyba to już zmęczenie materiału, wiecie? Jakoś takie zmęczenie materiału. Oczywiście nie przejmujcie się, nie zamierzam tutaj przestawać nagrywać ani nic z tych rzeczy. Myślę, że nadal będziemy sobie grać jak graliśmy. To weź, to weź. Weź tego wirusa. Dobra, czy to się już zrobiło? Chyba się zrobiło. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy jednej śruby, jednej sprężyny. Jedna śruba, jedna sprężyna. Myślę, że mamy wszystko. Już. I jedna sprężynka. Jak to brak miejsca? A. No to. I jedna sprężynka, dobra. Co on mi dał? Nie wiem, co on mi dał.
I kolejna rzecz zrobiona. Zróbmy sobie jeszcze tą wodę, którą chciałem zrobić w sumie. Bryłka węgla 3, świetnie. Zobaczymy, ile daje głodu. Jezu, to już 30 sekund trwa. Ło, panie. Co ty mi tam dajesz? Ja nie wiem, co on mi daje nawet. Naprawdę nie wiem. Coś daje, ale pytanie co? Zop, 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 właśnie. Właśnie tak. Dobra, to już jest zrobione. Teraz pytanie, co nam się odblokowało? Silnik parowy! No w końcu. No w końcu. Dobra, no to robimy sztabki oczywiście. Tylko 4. Tylko złomu mamy mało. Tego złomu jest malutko. To, że musimy sobie więcej go pozbierać. Mimo wszystko. Lód wpadł przy okazji. Drewno zawsze na propsie. Tu jest jeszcze złom. To wiruska. Nie lubię złych rzeczy. To wybuchnie. Nikt głowy nie zawraca. Dobra. Tu kolejny złomek widzę. Nawet sporo tego złomku. Chyba to jest skóra. Nie, złom. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to niezmiernie. To tu już nic nie ma, więc... O, tutaj, dobra. Są rzeczorki. Są. Zmieniam zdanie. Są rzeczorki i tam nawet widzę glubkę, którego możemy rozbić. Pom, pom, pom. Nawet metal. I to nawet był metal. Milusio, nie powiem. Tam powinno być 3 kawałki metalu, ale tego trzeciego nie mogę znaleźć, więc pewnie gdzieś odleciał po prostu. Znając życie. W ogóle zauważcie, że nie ma tego szarka, który sobie tutaj pływał z nami i nas irytował. Jakoś tak jego aktywność spadła do zera. Jego aktywność spadła do zera całkowicie. Dobra, będziemy sobie to oczywiście wytapiać dalej. Bidon z wodą, no dobra, zobaczmy, ile to daje. Upójść do ulubionych. Jak się piło? A może to jest... No, plus 5 żywności. To chyba nie można tego pić. No właśnie, nie da się tego pić. Tylko upuścić, czyli to musi być coś... To będziemy używać potem. O nie, znów to. Dobra, mamy kolejny etap. Ja bym chciał zrobić silnik parowy do tej pory, ale chyba się nie uda. Nie! Było dużo żelaza. Tam było dużo żelaza. Nie pykło. O, tu jest kolejny. Prawie to drewno zabrałem. Kurde, wiecie co zauważyłem? Że najlepiej w tej grze, przynajmniej tak ja odbieram, jak chyba pełno, świetnie. Ja to tak odbieram, że najlepiej w tej grze zbierać rzeczy, a dopiero coś, cokolwiek craftować, jak już jesteśmy gdzieś tutaj właśnie w bazie, czy na stacji. To jest chyba najlepsze. Tyle 5. Mamy co? Na razie to odłożę tu, no bo nie mam co z tym zrobić. Dawajcie mi ten złom, dawajcie mi ten złom. Ja chcę złomu. Tyk.
drewienko. To będzie strzelanka, więc przy okazji musimy sobie troszeczkę jedzonka pozbierać. Myślę, że to się akurat przyda. Dosyć mocno. Dobra, zbieramy to, zbieramy to. Może byśmy jakiś armor zrobili przy okazji. Kurczę, no naprawdę dużo rzeczy, mało surowcy. Dużo rzeczy, mało surowcy. Tak człowiek nie wie w ogóle na co to wydawać. Bo chyba, że gra mnie czymś zaskoczy i ten etap będzie inny. Wątpię, ale... Nie przeczę, że tak może być. Nie przeczę, że tak może być. Dobra. Czy to? O, ta nutka z intro. Nutka z intro naszego. Nie dosięgnę? Nie dosięgnę. Trzeba trochę bliżej. I powiem wam, że chyba właśnie nadszedł ten etap, gdzie chyba znowu mam jakąś taką małą zajawkę z gry. Czyli możliwe, że jednak Void Train będzie na dłużej. No serio, jakoś tak to zbieranie surowcy, nie wiem czy to dlatego, że to jest jakaś taka większa nowość teraz w tych grach, które ogrywam. Bo jakby nie patrzeć ostatnio, no co my ogrywamy. Takie dosyć gry, że tak powiem, mało angażujące. Jakiś Miniland, jakiś Mind Scanners. No dobra, tam jest więcej tego angażu. Ale to jest taki angaż, gdzie się trzeba skupić. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Mind Scanners, to jest chyba lepsza gra na singlu, w sensie singlu, bez publiki. Gdzieś tak z publiką właśnie jak na nagraniach. To z tego powodu, że jest po prostu łatwiej się skupić. Jest łatwiej się skupić na tym, co się w ogóle robi. Już tylko czekam, może zaraz będzie informacja. Masz pełen ekwipunek, bitch. Tu już nic nie ma? Tu już nic nie ma. No dobra. Hopsa, kurla i dropsa. Nie ma, widzę, że paliwa. Dajemy sobie nasze nowe surowce. No mniej tego chyba idzie. O co tu się... Ale dupa blada. Ludzie, 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 ludzie. Ucięło nam. Ucięło nam. No i dobra. Co my tu mamy? Kolejny elegant. No, możesz to włączyć. Kolejny elegancik. Zobaczymy, co ten sporek będzie nam teraz dawał. Już jesteś śmieszny. Technologia żywienia zmniejsza koszt paliwa w kuchniach o 10%, skraca czas gotowania o 10%. To jest dupa, a nie dobry bebzik. No dobra. Brak dostępnych łóżek. Nie mam łóżka do niego. A czy ja mogę na przykład jednego eksplitować i wziąć drugiego? Łóżka Rolf Limo. To jesteś ty. Wyrzuć. A to jest aktor. No tak, bo ja nadawałem imiona. Kowalstwo i wytapianie. Daj przedmiot? Grzyb. Ulubiony przez klimo. Ale nie mam tych grzymów. Ale da się was wyrzucać, dobra. No to co? Robimy łóżko Rolflimo. Jedna skóra i jedna, boże, śrubka. Komponenty, śruby. Uż. Jedna skórka gdzieś tu była. Nawet nie jedna. Oddziel jedną. I budujemy łóżko Rolflimo. Wiecie, bo to tak tu były skrzynki. Ja bym tutaj blisko tę łóżeczkę porobił w siebie.
R obróć. Czemu ja go nie mogę zrobić tu? Co tu się od Janie Pawła przed przeproszeniem? Dziwne. Nie rozumiem tego, co tu się dzieje. Skoro klimo, no dobra, no. Czy ja ci teraz mogę wziąć? Zaproś. Gdzie ty teraz jesteś, przyjacielu mojej kozy? Tam siedzicie i zabawicie się? Podnieś. Dobra, tylko tak. Możemy go nazwać. Możemy go nazwać i ten Rolf Limo. Kto tam się udziela w ogóle u nas na filmach? Czekajcie, sprawdzamy. Sprawdzamy komentarze. Tylko jak słyszycie jakiś przester delikatny, to przepraszam. Niechcący. Dobra. Osoby, które się odzywają w komentarzach, czyli Adelbert, dobrze pisałem? Dobrze. Ty jesteś jeden. I tutaj aktora zlikwidujemy, bo aktor ostatnio jest niegrzeczny. Nazwiemy cię Zymoneusz. Zymoneusz. O. I będą widzowie na odcinkach. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, to jak najbardziej piszcie. I tyle, i voilà. Czekajcie sobie jeszcze OBS-a, tylko muszę wyświetlić. Okej. A więc. Co my potrzebujemy do silnika? Potrzebujemy czterech zębatek. No cholery. Ja pierdziu. 4 sztuki zębatek. No ja już nie mam sztabek. Zabieraj to. Sztaby. Sztaba żelaza. Dużo sztab żelaza. 8 sztuk. No może się wyrobimy. Tu badawczy. Dobra, to już będziemy mieć. 2 tłoki. 2 śruby. Najpierw 2 śruby, co? Sztuk 2. 2 tłoki robiło się z... nie pamiętam. Znaczy ja potrzebuję do tego jeszcze? Nie potrzebuję do tego jeszcze, kurde. Myślałem, że może będzie potrzebne łożysko, ale jednak nie. 2 sztabki miedzi również będziemy mieć, więc o tyle dobrze. 2 tłoki. I co my tam potrzebujemy? Smart. Razy 2. Ale my i tak tego nie zrobimy, nie mam tyle żelaza. To może wiecie co? Zamiast robić to, to ja może zrobię wyposażenie, na przykład skórzony strój zrobimy. Myślę, że to jest lepsze. Mały plecak można przy okazji. Tak, wiecie co, zróbmy to. Ja wiem, że to jest ważniejsze, ale i tak nam się nie uda w danej chwili tego zrobić, więc myślę, że lepiej skupić się na naszym życiu doczesnym. Z tego co pamiętam, nie mamy chyba żadnych, tak? Nie mamy stroju. Czy przez chwilę przestraszyłem, Boże Shiro. Weź ty człowieku. Naucz się mówić. Dobra, 5 żywności. Tu jest dobrze. Wszystko ładnie, jak się patrzy. Tu trochę skrzyń mamy. Tu trochę skrzynek sobie porobiliśmy, z tego co pamiętam. Możemy to na razie włożyć, skoro nie jest to aż tak przydatne w danej chwili, to... Dobra, mamy strój. I to nam dodało jeszcze pancerz. Tylko jeżeli to tak będzie spadać, to się nie opłaca. Wyposażenie. Potrzebujemy jeszcze jednej śruby i miedzianej rury. Jedna śruba, spórz i miedziana rura, z tego co pamiętam, potrzebowała jednej miedzi. Oddziel. Miedziana rura, dokładnie.
Już będziemy mieć znów też większy plecak. Ciekawe, ile ten plecak daje nam miejsca. Zależycie mało. Mały plecak. Robimy. Obstawiam 2 albo 4. Nie więcej. Nie więcej naprawdę. Dobra, resztę złomu możemy sobie oczywiście zostawić. Która była chyba tu? Tak, tutaj była. Myślę, że też możemy zostawić sobie gdzieś to drewno. Pytanie gdzie? A tutaj był złomek. O, przepraszam. To trochę tego było jeszcze. No dobra, to wrzucimy sobie to tu. I zgaduj, zgadula. 3. Pomiędzy 2 a 4 powiedziałem. No, no byłem blisko, byłem blisko. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze coś. Użyj. Bo jednak to życie się przyda. Dużo tego żarcia schodzi. Może jakbym to ugotował, byłoby lepiej. Na pewno byłoby lepiej. Ale jestem osłem. I tego nie zrobiłem. Dobra, ugotujmy sobie coś. Zużył 1,5 staka, ale... ale jest. Dobra. Tu drewienko sobie oczywiście też przyłóżmy. Nie zrobiło? Informacja o pracowniku. No jak to nie ma? Ciebie, kolego drogi. Udziel pracę. Pracuję tutaj. Pięć. Czemu ty nie pracujesz, kolego drogi? To tutaj jest, dobra. I to znacznie więcej daje? 2 razy więcej. To znacznie więcej, znacznie. Nawet sobie to zostawię. Do ulubionych. Dobra. Bo ja się zaciąłem, tutaj kaleczymy trochę czas. Idziemy zwiedzać, nie spać, zwiedzać, zapierdalać, jak to mówią. Dobra. A więc, czy mamy tu jakieś surowce? Tak średnio. Coś tam jest, no. Coś tam jest. Pewnie dużo amunicji będzie tu. Dużo mimo specjalnej. Teraz do karabinu też by się przydało. Trochę ammunition. No widzę, że te cały czas się powtarzają te nasze wyspy. Trochę za mało mi się wydaje, że twórcy tutaj ich porobili. Ja rozumiem, że to jest Early Access i tak dalej, no ale tam trzy chyba zestawy wysp, to nie jest dużo. W szczególności, że mogliby się postarać o jakiś, nie wiem, random gen, prawda? To nie byłoby trudne do zrobienia. Nawet ja bym dał radę zrobić coś takiego. Dobra, nie mamy żadnych niestety... żadnych żetonów. Ammo dawaj. Drewna. 825. Ciekawe, czy coś to daje. Sklepy też nie są jakieś takie ambitne dla nas, jeżeli chodzi o kupno. Myślałem, że będą bardziej takie, wiecie... pożyteczne te sklepy. No ale nie są. Nadal gra nie powiedziała nam, co możemy robić z tymi ołtarzami. Dobrze sobie ich pamiętam i cały czas chciałbym je odkryć. Dobra, więcej brakła. Zobaczymy, ile mniej więcej sobie wyniesiemy z tego wszystkiego. W tej chwili, no ile? 8 złomu. 5 drewna, 2 skóry, no tak. To może być. Może być, dobra. No i mamy strzelankę. Standardowo.
Dobra, idziemy na żywioł. Czy oni im zmniejszyli jakieś styki? Zabity. O! Ej, normalnie czuję się jakbym... Jakby troszeczkę te ich umiejętności zostały... Ty co? Moje też chyba troszeczkę się... zmniejszyły. Bola mnie jak laba totalna. Już wszyscy? Nie no, nie wszyscy, na pewno nie wszyscy. Dobra, Dom General, proszę się pokazać. Pierdziel czeka. No definitywnie oni ich snerfili chyba. No wiem, że teraz dałem też dupy troszeczkę, no ale... Ale no, zostali znerfieni. Zostali znerfieni. Jak na moje przynajmniej. On 100% zostali znerfieni. Amunicję do karabinku. Innych rzeczorków spoko, fajnie. Oj, no fajno, fajno. Tłuszczyk też się przyda. No, no cały czas mnie interesuje to. Cały czas mnie interesuje to. Co to jest i dlaczego gra na mnie tłumaczy, co to jest? A mnie to szlak trafia po prostu, jak widzę coś, czego nie znam. I gra mi tego nie tłumaczy. Irytuje mnie to. Irytuje mnie to cholera jasna, bo nie wiem. Bo nie wiem. No to bym się cofnąłem. Dwa drewno zawsze na plusie. Dwa drewno zawsze na plusie. Nic tu więcej nie widzę. Widzę, że nie widzę. A jeżeli nawet coś jest, to nie widzę. Troszeczkę się chyba zmieniła ta wyspa. Może dodali coś jeszcze przy okazji jakiegoś update'a. Tu wzięte wszystko było. No ale właśnie, no właśnie o to chodzi, że na tych wyspach nic oprócz no, tych zasobów nie ma. Nic nie ma innego, co czego byśmy nie zbierali po drodze już. To jest smutne. Bo naprawdę gra, przynajmniej na początku, miała potencjał, który wydaje się troszeczkę zmarnowany, przynajmniej na Early Accessie. No, no, mówię, no, ja rozumiem naprawdę, że to jest Early Access i że to się jeszcze może dużo zmienić, ale... No to taka podstawa, prawda, eksploracji. Może to sporo ludzi też odciągnąć. O nie, chciałem jeszcze zobaczyć. Kurde, faja. Muszę zobaczyć. Hello, Moto. Nie wiem, co to było. Nie wiem, co to było. Dobra. Kontynuacja naszych tutaj poczynań. Dokładniej mówiąc, dwie rurki miedziane. Ja mam w ogóle miedziuchę. Miedziuchy to ja nie mam. Czapki. Meczka sobie leci. Znów ósemeczka sobie leci. Co ty tam czytasz? Do góry nogami dodatkowo. O, ciebie dawno nie było, koleżka. Powiedział, że ja się chciałem tam cofnąć. Zapomniałem o nabojach.
Laboratorium, zbrojownia. Mamy coś ciekawego, czy nie mamy nic ciekawego? Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma. Chyba, że stwórz, ale stwórz też raczej nie. Może od ciebie, przyjaciel, coś mamy ciekawego. Zasięg szybkostrzelność mniejsza. Do korpusu nic nie mamy. Uchwyt również nic ciekawego. Wyciąganie szybsze. -03. To jest bardzo ciekawe, to jest nawet lepsze. Paszał wąty gnoju jeden ty. Ja tu podgryzał dziadu garbaty. Dobra. Tutaj chyba nie ma polipka. No może byśmy sobie użyli tłuszczu? Co wy na to? Lecisz maleńka, lecisz. Jeszcze tego złomu sobie znów pozbierać trzeba. Tam nie dosięgniemy już nic niestety. Ciebie to trzeba w ogóle przenieść, wiesz? Ciebie to trzeba przenieść. Czy to się odbagowało? No niezbyt. Niezbyt się odbagowało. Nadal nie rozumiem, czemu ja nie mogę tego przejść na przykład tu. Oh fuck! Zapomniałem o tym. Niedobrze. To jest głupia przeszkadzajka akurat. Te przeszkadzajki to ja bardzo nie lubię. Tu coś widzę ciekawego. Bryłka węgla. I bryłka lodu. Nie wiem czemu. No dobra. Szybko po tą bryłkę. Wszystkie? Chyba wszystkie. Naprawmy sobie to wszystko, bo widzę, że tutaj jest problem z tym. Pojemniki, tutaj złom potrzebny. Tutaj trzeba drewna więcej. Weź się odczep gnoju jeden, bo cię normalnie zaraz nastukam. Wywalę całe drewno. I czy my teraz możemy cię przenieść? Nie przenieść. Nie mogę, nie wiem czemu. Kurde, no znów te bomby, czy to jest bez sensu? Po co to? Po co to? Na co to komu? Boże, to jest głupie. Mega głupie. Ja i tak jadę wolno. A po co to? Po co? To jest bez sensu. Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem tego, po co te bomby. To ani nie jest przeszkadzajka, tylko jest po prostu marnowanie czasu. To jest marnowanie czasu, tylko i wyłącznie. Bo tutaj mamy tyle czynności do zrobienia. Zniszczono, świetnie. Zajebiście. Ojej, drewniana podłoga, no i lecimy z drewnianą podłogą. No właśnie nie wiem, czy nie lepiej nawet niszczyć tych rzeczy. Dobra, spowalniaj mnie, spowalniaj. Ja nie widzę z tym problemu. Nie wiem, czy nie lepiej właśnie niszczyć te rzeczy, niż po prostu je naprawiać. Bo niektóre się nie opłaca w ogóle naprawiać.
idź stąd, Jezu, i nie denerwuj ludzi, nie kurwiaj ludzi, naprawdę. Irytujący typie. Mega długo to już wyciąga to wszystko. Bo ja już się pogubiłem, Bomby, tutaj chcesz człowieku sobie zrobić co innego. Te śruby. Dwie śrubki. No dajcie mi jeszcze ze 3 bomby. Na pewno będę bardzo ucieszony. Żółka węgla, lecisz. Dobra. Stół chemiczny. A co tu jest? A, co jeszcze bronię? Stół chemiczny. Tu jest laboratorium i ja bym chciał sobie zrobić jeszcze troszeczkę tych... idź stąd, idź i nie denerwuj. Naprawdę, idź i nie denerwuj. Dobra, chciałbym sobie zrobić więcej tego. Laboratorium, żywica. Stabilna substancja, zróbmy sobie zdyszkę. Tego i tak jest za dużo, więc luz. Luz i orzeszki. Powiedzcie mi, że to nie jest irytujące. Jak to gnoja nie było, nie było problemu. Teraz gnój jest i robi problem. Dobra, potrzebujemy też tłoku, potrzebujemy tego smaru. Do smaru potrzebne było, chuch wie co, bo teraz nie mam nawet miejsca na to. Już lecisz? O dziwo nie. Do czasu aż nie zacznę zbierać surowcy. Zaiste. No złapię cię. No i znów mamy ludzi. Dużo tego, za dużo. Albo dajcie nam jakieś kurde... No i ekwipunek pełny, świetnie. Dajcie nam coś, co pozwoli nam zbierać surowce, bo to jest po prostu dramat. Ja się tu nie wyrabiam. O Jezu, makro włączyłem przypadkowo. Zjedz to. I teraz tak, chcę zrobić smar, tak? Ale nie zrobimy teraz smaru. Uk. Dobra. Szybki atak na dziadków. Żeby nam nie zepsuli nic. Chyba się nie pokapowali, że my tu jesteśmy. Naprawdę oni dostali jakiegoś nerfa chyba. Nawet. No i już. Nawet ciężkie nie było. Nie wiem. Dosyć easy, naprawdę. Jakieś drewno nawet wypadło z nich. Modu rewolweru.
Ja w ogóle muszę chyba zacząć wyrzucać te niektóre rzeczy, bo nie mam tego za dużo. Mamy już tego za dużo. Modu rewolweru. Te rzeczy są po prostu, no, niepotrzebne. I naprawdę ja będę wyrzucał chyba już teraz te rzeczy, które są nieprzydatne. Nieprzydatne. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra od was Shira, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Void Train. Trzymajcie się. Hej, hej.